Witajcie rodacy. Runcam 5 to najnowsza kamera sportowa tego producenta. Kosztuje tylko $100, ale posiada prawdziwe 4K i kilka ciekawostek. Sprawdźmy, jak wypadnie w testach. W środku poza kamerą znajdziemy instrukcję obsługi, która na 100% się Wam przyda, ale o tym już za chwilę. Mamy też tu detale techniczne, jak na przykład to, że przy 4K mamy 60 MB bitrate. Producent dorzuca jeszcze dwie czarne opaski rzepowe z klamurą i swoim logiem, a ostatnim dodatkiem jest krótki kabelek USB do ładowania czy też do zrzucania materiału wideo na kompa. Tak wygląda sama kamera, no i muszę Wam powiedzieć, że na pierwszy rzut oka jest zrobiona naprawdę dobrze. Spasowanie elementów jest wzorowe, a i wydaje się kamera porządna. Jest zrobiona w całości z takiego gumowatego plastiku, waży zaledwie 56 gram, ale co najciekawsze ma identyczne wymiary co GoPro Session 5, więc jeżeli macie swoje wydruki pod tamtą kamerę, to i Runcam 5 będzie nadawał się do nich idealnie. Jeżeli chodzi o mechaniczną funkcjonalność kamery, to po lewej stronie mamy klapkę, gdzie wkładamy naszą kartę pamięci, a na górze mały otwór służy do resetu oprogramowania do ustawień fabrycznych. Na górze znajdzie się też jedyny przycisk, dzięki niemu włączymy kamerę, a po ponownym wciśnięciu jest start i stop nagrywania. Obok dioda symbolizuje, co aktualnie kamera robi, a w instrukcji jest opisane, jaki kolor odpowiada do czego. Co ciekawe, kamera nie posiada żadnego wyświetlacza ani więcej przycisków. Pytacie się pewnie, w jaki sposób dobrać odpowiednie ustawienia tego rejestratora? No i tutaj są dwa sposoby. Pierwszy z nich to za pomocą komputera. Po podpięciu się do niego wyskoczy nam zawartość naszej karty i po wejściu w plik camera-config.ini mamy dostęp do wszystkich parametrów. Wystarczy, że zmienimy poszczególne wiersze na inną wartość z dostępnych na górze, zapiszemy całość i już mamy nowe ustawienia. A co w przypadku, gdy nie mamy dostępu do kompa i jesteśmy na polu? Tutaj wystarczy, że będziemy mieli telefon i aplikację Runcam. Po wejściu w nią mamy dokładnie te same parametry, co w pliku camera-config.ini, tylko w bardziej nowoczesny sposób podane na tacy. Tak więc bez problemu zmienimy rozdzielczość, włączymy korekcję rybiego oka, wyłączymy automatyczne nagrywania czy nadpisywanie plików. Jest oczywiście kilka opcji saturacji, kontrastu czy ostrości i tak dalej. Gdy już dostosujemy nasze parametry, klikamy na górze Apply i ukazuje się nam kod QR wraz z krótką instrukcją obsługi, co z nim zrobić. Wszystkie bowiem informacje zapisały się do tego kodu QR. Teraz wystarczy, że skierujemy wyświetlacz naszej kamery w telefon, a Runcam 5 automatycznie szczyta kod i zmieni ustawienia na te, jakie przed chwilą ustaliliśmy. Naprawdę fajny pomysł, no i działa idealnie. Niestety tak wygląda mój dron w chwili obecnej, więc nie pokażę Wam, jak kamera nagrywa na nim, ale pokażę Wam ciekawe porównanie z GoPro 7. GoPro kosztuje około 1500 zł, więc prawie 4 razy więcej niż recenzowany przedmiot. Mimo jednak tego uważam, zresztą sami widzicie i zauważycie, że jakość, pomimo że oczywiście trochę gorsza, to na pewno nie jest 4 razy gorsza. Mało tego, powiedziałbym, że za te 400 zł nie znajdziecie lepszej jakości na dzień dzisiejszy. Widzę natomiast dwa problemy tego Runcama. Pierwszy to taki, że nie posiada wyjmowalnej baterii, a więc po godzinie i paru minutach nagrywania pada Wam kamera i nic już nie zrobicie. Szkoda, bo gdyby można było wyjąć baterię i zaaplikować nową, to by była spoko opcja. Kolejnym minusem i ostatnim to jak dla mnie brak jakiejkolwiek stabilizacji obrazu. Taki mały wspomagacz dość mocno poprawia odbiór materiału, a jeżeli chcielibyście tej kamery używać na przykład podczas zjazdu rowerem z góry, no to gwarantuję Wam, że obraz będzie się tak trząsł, że będzie nie do oglądania. Na szczęście, jeżeli macie dobrego drona, to wibracje nie powinny mieć miejsca, a więc i wideo powinny być zacne. Reasumując, Runcam 5 to świetna kamera, patrząc na stosunek jakości do ceny. Za $99 otrzymujemy prawdziwe 4K w 30 klatkach na sekundę, lekką wagę, dobre wykonanie, no i na plus są wymiary, bo są identyczne jak Session 5. Dla mnie niestety deal breakerem jest brak możliwości wymiany baterii, no bo często potrzebuję nagrań dłużej niż godzinę i parę minut.
Szkoda, że producent nie dorzucił jakiejkolwiek stabilizacji, jednak nie jest to duży minus, no przynajmniej dla mnie. Z niecierpliwością czekam na kolejne kamery tego producenta, no bo widzę, że idą w świetnym kierunku. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.